Halleluja! Halleluja! Witajcie, mam na imię Nina Księżopolska. Może się zastanawiacie, kto nam zapłacił. Zapłacił nam Jezus Chrystus. Zapłacił nam Jezus Chrystus. Nie handlujemy tutaj Ewangelią, nie handlujemy tutaj Bożym Słowem. Rozdajemy darmo to, co darmo wzięliśmy. Ja 15, 16 lat temu wzięłam darmo swoje życie. Wzięłam darmo, ponieważ jest ktoś, kto zapłacił za to. Zapłacił za mnie Jezus Chrystus. Poniósł najwyższą cenę. Najwyższą cenę. Ktokolwiek za ciebie oddał chociaż jeden talec. On oddał za ciebie całe życie. I on oddał za mnie całe życie. Ja chodziłam tak jak wy i myślałam, że ja żyję. Ale wiecie co? W moim życiu było zawsze coś za coś. Zawsze myślałam, że mój tata będzie mnie kochał, jak będę przynosić dobre stopnie. A gdy przynosiłam, to on mnie porównywał z innymi i zawsze się znalazł ktoś, kto miał lepsze. Zawsze myślałam, że mój chłopak będzie mnie kochał, jeżeli mu się oddam. Ale wtedy on miał mnie gdzieś. Wiecie co? I tak naprawdę moje życie było jedną wielką wymianą handlową. Ale ja tutaj nie handluję Bożym Słowem. Ja tutaj nie handluję niczym. Ja daję wam szansę, abyście usłyszeli dobrą nowinę. Dobra wiadomość polega na tym, że nie musicie nic robić, oprócz tego, żeby uwierzyć w miłość, która przyszła tutaj na świat. Bóg tak, w ten sposób ukochał was, każdego z was, każdego z was. Tych, którzy macie dzisiaj nas gdzieś, którzy myślicie sobie, że jesteśmy wariatami. Bóg tak was ukochał, że oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Oddał za was. To jest wymiana. To nie jest wymiana handlowa. To jest wymiana miłości. On po prostu poniósł karę, która się należała każdemu z was. Za to, że zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. Że odeszliśmy od Niego. Że Go nie znamy. Dzisiaj Duch Święty jest dany i On jest na tym miejscu i przekonuje niejednego z was o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, że nie uwierzyliście w Tego, który oddał za siebie życie. O sprawiedliwości, że już wszystko się wykonało na krzyżu. I o sądzie, że diabeł został pokonany. Ten, z którym dzisiaj chodzisz za rękę, który cię wodzi za nos, który cię oszukuje, został pokonany i tylko od ciebie zależy, czy będziesz dalej z nim szedł, czy wybierzesz jedyną drogę do Ojca, czy poznasz Ojca. Ojca można poznać przez Syna, przez Jezusa Chrystusa. I wiecie, ja byłam odrzuconą osobą przez mojego Ojca. Miałam być synem wymarzonym, ale nie byłam. Urodziłam się za wcześnie. Tak naprawdę to przeze mnie moi rodzice się pobrali. I tak naprawdę mój ojciec myślał, że zmarnowałam mu życie. Zawsze mnie odrzucał. Ale dzisiaj nie jestem odrzucona. Mam Ojca w niebie. Jestem zaakceptowana zupełnie przez mojego Boga. I ty też możesz tak mieć. Nie musisz mieć jazd w głowie. Nie musisz mieć uczucia, że musisz na coś zasłużyć. Nie musisz mieć tego wszystkiego. Nie musisz być stłamszony od rana. Nie musisz mieć w ogóle kołowrotku w głowie, gdy wstajesz. Gdy wstajesz i musisz iść do pracy i mówisz, nie, znowu to samo. Po co w ogóle ja tutaj żyję? Ja tak żyłam. Myślałam, że żyję, ale tak naprawdę byłam martwa. Ponieważ jesteśmy martwi, dopóki nie narodzimy się na nowo z Ducha Świętego. Tylko Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. Jeżeli się pojednasz z tym Bogiem, jeżeli przyjmiesz życie, które masz w Jezusie Chrystusie, to, co On zrobił, jeżeli przyjmiesz to, co On zrobił, jeżeli zapragniesz czegoś więcej niż masz, jeżeli zapragniesz nie być jak cieknąca rynna, nie być jak przeciekająca cysterna, której nie da się zapełnić. Jeżeli zapragniesz tego, żeby coś cię wypełniło, żeby wypełniła cię miłość, to przyjdź dzisiaj
do tego Boga w modlitwie. Modlitwa to nie jest jakiś wiersz, którego można się nauczyć. Po prostu powiedz do Niego, tak jak mówisz do jakiegokolwiek innego człowieka. Powiedz do Niego: Boże, jeżeli Ty jesteś, jeżeli ci ludzie, którzy tam krzyczą na ulicy, mówią o tym, że Ty jesteś prawdziwy, to ja chcę Ciebie. Powiedz tak. Przyjmij to, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu. Przyjmij to, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu. To jest wystarczające. Nie trzeba już nic dodawać i nie można nic odjąć. Wystarczy tylko zdecydować. Masz wolną wolę. Masz wolną wolę. Jeżeli ktoś Ci wmówił, że jesteś Bożym dzieckiem, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, to chcę Ci powiedzieć, że prawda jest taka, że dzieckiem możesz się stać jedynie wtedy, kiedy się narodzisz na nowo. Przyjmij to, co Jezus zrobił, bo On właśnie otworzył drogę do tego, żebyś mógł się narodzić dzisiaj na nowo. Z Ducha Świętego, żeby Bóg zamieszkał w Tobie, a wtedy Twoim przeznaczeniem będzie niebo, bo ten, który się narodził z Ducha, idzie do nieba, a ten, który nie przyjmie tego, co Jezus zrobił na krzyżu, idzie do piekła. Ty masz wybór dzisiaj. Bóg już wszystko zrobił w tej kwestii. W kwestii zbawienia Bóg już wszystko zrobił. Nie musisz zapracowywać, a nawet nie możesz zapracować na to. On to zrobił. On Cię wypracował. On Cię zarobił. On Cię wykupił. I teraz pytanie, czy Ty przyjmiesz to coś, co On zrobił? Czy Ty przyjmiesz, tak jak kiedyś wykupywało się niewolnika i wręczało mu się ten akt własności jego własnego życia? Ten niewolnik musiał to przyjąć i mógł to odrzucić i mógł zapragnąć dalej służyć swojemu Panu i odrzucić swoją wolność. Dzisiaj służysz diabłu. Jeżeli nie służysz Bogu, to służysz diabłu. Przyjmij z rąk Boga dzisiaj tą dobrą wiadomość, że jesteś wykupiony. Wystarczy to przyjąć przez wiarę. Uwierz w Jezusa.